Byliśmy na start w Mistrzostwach Świata polskich piłkarzy ręcznych. Piąte miejsce na Igrzyskach w Pekinie i słaby występ w noworocznym turnieju w Czechach tuż przed Mundialem dawały do myślenia. Wątpliwości miała rozwiać pierwsza faza turnieju. Algieria, Tunezja, Macedonia, Rosja i Niemcy. Zestaw rywali w miarę szczęśliwy. Scenariusz był prosty. Obowiązkowe zwycięstwa nad Algierią, Tunezją i Macedonią, a później już tylko walka o jak najlepsze rozstawienie przez drugą rundę. Tak to wygląda na papierze z układem wyników, szczególnie ostatnich tych, powiedzmy, dwóch tygodni przygotowań wszystkich ekip. Pierwszy mecz Polska-Algieria potwierdziła na nim. Laban, teraz świetnie Jaśka, Tomasz Tuczyński i 3-2 dla Polski. Jaśka, Jurecki, Bielecki, Wlekla, Bielecki, żółta, bardzo ładnie rozegrana piłka i gol Tomka Tuczyńskiego. Karol Bielecki, zgubiliśmy piłkę, szansa na kontratak, wykonanie Algierii, Sławomir Szmal, Jaśka. Nie pokonał naszego bramkarza. Jeszcze na dobra obrona w wykonaniu Algierii, ale problemy z odgrywaniem siłki. I Krzysztof Lijewski wykorzystał ten moment zawahania wśród reprezentantów Algierii. 36 do 31 dla Polski. Lijewski. Bartosz Jurecki, tego nie zrobił jego brat Michał, zakończył Bartosz i 39 do 22 dla naszej reprezentacji. Koniec meczu i bardzo udanie zainaugurowaliśmy Mistrzostwa Świata 2009 roku. Wygrywamy pierwsze spotkanie z Varaždin z reprezentacją Algierii 39 do 22. Na kolejnego rywala.